ostatni mecz sezonu rundy zasadniczej pomyśli dla MKS Grudziądz, który wygrywa z Gwardią Koszalin na swoim boisku 34-29. Pierwsza połowa również zwycięska dla Grudziądzan 16-13. MKS Grudziądz kończy sezon na drugim miejscu w tabeli i powalczy w playoffach o pierwszą ligę. No tak, na pewno do łatwych spotkań nie było. Gwardia Koszalin to zespół czołowy ligi i na pewno chcieli się zrewanżować za porażkę z pierwszej rundy. Ta pierwsza połowa taka dość senna z naszym zespołem. Później zaczęliśmy swoją normalnie wyszliśmy się swój rytm gry. Prowadziliśmy 5-6 bramkami, puściłem troszeczkę zawodników, którzy mniej grali na boisku. Znów troszeczkę błędów to popełnili z racji tego, że zbyt mało grają, mało są grani jeszcze, ale dobrze się stało i wynik zwycięski, kolejne 2 punkty i o to głównie chodziło. No i przypomnijmy, jaka tutaj sytuacja w tabeli. No jesteśmy na drugiej pozycji i zakończyliśmy rundę zasadniczą, teraz czekają nas mecze play-off. Mecze play-off z Warszawianką Warszawa dwumecz, jeśli się to uda, następny dwumecz z trzecią drużyną od dołu w tabeli pierwszej ligi. Mecze barażowe prawdopodobnie będą rozgrywane w połowie maja. Traktował pan to spotkanie jako taki niejaki trening przed... Nie, na pewno nie, bo nie wiemy dokładnie, co gra Warszawianka. Tu chodzi o po prostu, żeby chłopacy nie odpuścili tego meczu, który był praktycznie o pietruszkę. Chodzi o to, żeby byli zmobilizowani. Udało się, to może nie do końca w 100%, ale zagrali, no można powiedzieć, na 80% swoich możliwości. I głównie o to chodziło. Nie wiem, co gra Warszawianka, dopiero w przyszłym tygodniu będziemy na tym się skupiali. Planuje pan jeszcze jakieś wzmocnienia przed... Nie ma takiej możliwości, ponieważ okienko transferowe jest skończone.